Dzień dobry, Telewizja Pogranicze, Marian Pospiszel. Witamy Państwa bardzo serdecznie w byłej szkole w Zopowych. Jesteśmy tutaj dziś z naszą kamerą, ponieważ są tutaj już pierwsi uchodźcy z Ukrainy, którzy tutaj znaleźli swoje schronienie. Dzień dobry Paniom. Dobry. Czy mogą się nam Panie przedstawić? Mariana. Luda. Czy powiecie nam Panie, skąd jesteście? Z Buzka. Buzka. Z Buzka. Panie przyjechały z Buzka, no to muszę powiedzieć, że Buzk to też jest bliski. Tak, Buzk jest bliski mojemu sercu, dlatego że stamtąd pochodzi mój tata też, no niestety już nie żyje, ale w Buzku miałem okazję być parę razy, ale nie po to, żeśmy się spotkali, żeby wspominać te czasy. Powiedzcie mi, jakżeście trafiły tutaj do Głubczyc? В нас почався такий нелегкий час в Україні, і ми змушені були виїхати сюди, щоб мали захист, щоб дітей захистити. Більше ж ми переживали за діток, тому що вони саме більше бояться цього всього, шум, страх, тому що там обстріли, там телевізор працює, репортери завжди говорять, там обстріляли будинок, там ще щось обстріляли і переживали також за дітей і мусили виїжджати, брати дітей на руки і їхати сюди. Czyli króciutko tłumacząc to dla Państwa, którzy nie zrozumieli, Pani mówi, że media cały czas mówią o tym, że front się zbliża, że strzelają, są obstrzały, więc żeby uciec przed tym wszystkim, przed tym nieszczęściem, zabrałyście dzieci, przyjechałyście tutaj. Wasi mężowie pozostali tam, tak? Tak, tam został mi brat, z jakim... Ретельно зізвонюємося і питаємося, як в нього справи, тому що його там ще він ще не хоче сюди їхати, і так як ми змушені сюди приїхали, він не хоче сюди, але він обороняє свій будинок і захищає помешкання і Україну. Czyli mężowie zostali tam, brat i mężowie zostali tam na miejscu, żeby po prostu pilnować tego waszego dobytku i bronić tego, co jest. Czy możecie Panie nam powiedzieć, ile osób przyjechało tutaj? 7 osób, 2 dorosłych i 5 dzieток, od 16 do 3 lat. Jest na dzień dzisiejszy, na ten moment jest 2 osoby dorosłe, czyli to są panie i jest 5 dzieci. Dzieci są w wieku od 3 do 16 lat. Czy możecie panie powiedzieć, jak tutaj widzicie te warunki, które są tutaj w tym ośrodku? Tu dużo harno, krasywo, my zadowoleni umowami, jakie nam nadali. Які ми приїхали без нічого, нам допомагають волонтери, нас довезли сюди. Також ми були в родзіни, потім родзіни зв'язали з волонтерами і нас волонтери поселили сюди. Пані мові, що варунки са добре, а трапили тутей в той спосіб, що були у родзіни і родзіна сконтактувалася z wolontariuszami. Wolontariusze skierowali tutaj panie do tego ośrodka w Zopowych. Czy macie panie tutaj zapewnione jedzenie, wyżywienie? Jak wygląda ta sprawa? My mamy, tak, wolontary nam nadają śniadanek, obiad gorący. Тобто всі умови, які на перший момент є туалети, є рушники, є одяг, є для дітей ігрушки, забавки і також все, що мати гігієни, все в нас є. Pani mówi, że jeżeli chodzi o wyżywienie, to jest wyżywienie, jest śniadanie, jest kolacja, jest gorący obiad, są warunki dla dzieci, są zabawki, są toalety, pościel, łóżka, czyli nie narzekacie na to, co tutaj żeście zostały. Ми дуже задоволені, що ми тут і просимо, якщо українці десь поблизу нас, якщо вони не мають змоги, не мають прихистку, нехай зв'язуються з волонтерами. Волонтери всім вам допоможуть приїхати сюди, надають всі послуги, які вам потрібно і все, що вам потрібно. Pani mówi, że są zadowoleni i jeżeli ktoś by potrzebował pomocy, to żeby się skontaktował z wolontariuszami, że wolontariusze tutaj skierowali, bo są naprawdę dobre warunki tutaj.
Czy panie chciałyby coś powiedzieć jeszcze, dodać od siebie? Czego wam tu brakuje, co byście chciały dodatkowo mieć? No. Ми дуже хочемо подякувати всім, хто долучається до того, щоб наші українці мали всі умови, всі належні варіанти, де можна переночувати. Діти забезпечують всім. Ми хочемо, щоб наша війна закінчилась, і дуже подякувати всім, хто стоїть на тамтій стороні, захищає нас і тримається ми з вами. Pani powiedziała, że chciałaby bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wolontariuszom, wszystkim tym, którzy pomagają Ukraińcom. Dokładnie może nie zrozumiałem tego, ale chciałabym również podziękować tym, którzy zajęli się tutaj paniami i ich dziećmi, jak również wszystkim Polakom, wszystkim wolontariuszom, którzy pomagają w tej chwili Ukrainie. Ну, в нас в Україні зараз неспокійно, тому ми хочемо сказати, що всім, в принципі, задоволені. І хто що хоче, приїжджайте сюди. Pani mówi, że wszyscy Ukraińcy tak są wdzięczni Polakom i jeżeli Ukraińcy potrzebują pomocy, to żeby przyjeżdżali tutaj do Polski, bo w Polsce naprawdę mogą tą swoją pomoc otrzymać. No cóż, ja dziękuję paniom za to, że chciały się ze mną porozmawiać, bo wiem, że sytuacja jest ciężka. Dzieci tam na dole w sali gimnastycznej się już bawią. No i życzę wam tego, żeby ta wojna się jak najszybciej zakończyła, żebyście mogli wszyscy Ukraińcy mogli się wrócić jak najszybciej do siebie, do domu. Dobrze, no. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy zasiedlanie naszego ośrodka dla uchodźców, który stworzyliśmy w dawnej szkole w Zopowych. Dzisiaj zostało przyjętych 7 osób. Wydaje mi się, że nawet po tym materiale tutaj telewizji, że to jest dobrze przygotowany ośrodek, że ci ludzie tak pokrzywdzeni przecież przez tę sytuację znajdą tam schronienie takie no, właściwe, godne. No oczywiście później będziemy się zastanawiać, jeżeli to będzie dłużej trwało, co dalej z tymi ludźmi z Ukrainy. Ale na dzień dzisiejszy mamy taką oto sytuację, że tak jak mówię, mamy te osoby w Zopowej i mamy przygotowane 3 ośrodki do przyjęcia uchodźców, to znaczy Zopowa, ośrodek w Piotrowicach i hotel Domino. To są ośrodki tak jakby certyfikowane przez pana wojewodę i z tego co wiem, jaką otrzymałem informację, pobyt tych ludzi w tych ośrodkach będzie refundowany, koszty tego pobytu będą refundowane przez Urząd Wojewódzki. Natomiast jest sprawa tego rodzaju, że zostaliśmy zobligowani do tego, żeby sporządzić tak jakby listy tych wszystkich mieszkańców Ukrainy, którzy będą u nas w gminie. I to będzie prowadził OPS. Już prowadzi. Do czego to jest potrzebne? To jest potrzebne do tego, żeby ci ludzie po przejściu tam niewielkiej, nietrudnej procedury takiej administracyjnej mogli otrzymać później status uchodźcy, bo OPS będzie występował w tej sprawie do wojewody, co tak jakby daje im wszelkie tutaj prawa dla tego stanu, a przede wszystkim stwarza możliwość zatrudnienia. Stworzenie tej listy jest też o tyle istotne, że wtedy będziemy wiedzieli w gminie, ile mamy osób dorosłych, ile dzieci, w jakim wieku. To jest nam potrzebne po to, żeby no, po prostu przygotowywać się też na przyjęcie chociażby tych dzieci do przedszkola i do szkół. To jest bardzo ważne. Jeżeli ci ludzie będą w naszych ośrodkach, to oczywiście OPS sobie to przeprowadzi bez żadnego problemu. Natomiast jest sprawa taka, że tak jak dochodzą mnie tutaj informacje, jest spora grupa ludzi, którzy są tak jakby poza tymi ośrodkami, przynajmniej na razie. W dniu wczorajszym przeprowadziliśmy taką właśnie certyfikację w miejscowości Lisięcice i tam w dwóch budynkach byli mieszkańcy z Ukrainy, to było prawie 17 osób, ale też wiem, że tacy ludzie są w Grobnikach, w Dobieszowie, w Nowych Gołuszowicach,
Więc jest ogromna prośba moja tutaj, żeby zgłaszać to albo do OPS-u, albo do pana Tromsy, ewentualnie samemu przyjeżdżać z tymi ludźmi tutaj do OPS-u i ogromna moja prośba, żeby tutaj tych naszych ludzi z Ukrainy przywieźć do OPS-u i wypełnić tutaj niezbędne formalności. Ewentualnie, tak jak powiedziałem, zgłosić to do OPS-u lub do pana Adama Tromsy tutaj w urzędzie i wtedy pracownicy OPS-u pojadą i na miejscu przeprowadzą wszystkie niezbędne czynności. Proszę państwa, musimy taką listę stworzyć, żeby mieć rozeznanie co do potrzeb i do zapewnienia tym ludziom wszelkiej możliwej opieki. Dlatego proszę o takie rzetelne potraktowanie tej sprawy i porejestrowanie tych ludzi, którzy są z Ukrainy u nas w OPS-ie. A korzystając z okazji, chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyłączyli się do tej akcji zbierania darów, które prowadziło wiele instytucji. Nie będę ich wszystkich tutaj wymieniał, ale każdemu, który złożył dar, niezależnie od jego wielkości, pragnę z całego serca podziękować. My w dniu wczorajszym przeprowadziliśmy już taką akcję jakby zbiorową z naszych remiz. Zebraliśmy te wszystkie dary w jeden magazyn, który znajduje się tutaj w Głubczycach. Dziękuję PSS-owi za to, że udzielił nam lokalu. My te dary przesortujemy i zgodnie z zaleceniami to, co nie wyślemy do zbaraża, bo mamy taki plan, że chcemy tak jakby oddzielny taki ten samochód z tymi niezbędnymi rzeczami wysłać do zbaraża, to skompletujemy to i to zrobimy, mam nadzieję, w tym tygodniu. A to, co pozostanie, też musi zostać uporządkowane, ułożone na paletach i to wywieziemy do centralnego magazynu, który znajduje się w Krapkowicach i tam za pośrednictwem rządowej agencji te dary zostaną przekazane do Ukrainy, na Ukrainę. Jeszcze raz bardzo, bardzo mocno dziękuję, bo rzeczywiście nasi mieszkańcy wykazali się tutaj ogromnym zaangażowaniem.